Siemanko, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2013. Wraz z nami jest oczywiście Cytrus. No dzień dobry wszystkim. No i jest z nami oczywiście reszta maszyn. Tak więc dzisiaj, tak jak obiecywaliśmy, będziemy sprzedawali naszą kiszonkę. O! I no lecz Cytrus pierwszy. Lecę, tylko sobie musiałem na szybciutko, proszę Cię mój kolego, zminimalizować grę, żeby... ściszyć ją, ale... Ty fucking bitchen! Co? Brawo, zajechałeś po prostu wręcz idealnie. Kurczę! No dawaj! Ty już nie mogę, ty! No jest na maksa. No to żeś... Nie, dobra. Jedź, bo to zabiera tak po 3, okej. Okay. Żeś załadował kurka wodna do tej łychy. No, co ja poradzę, że ten... że takie kapacity? No takie, żeś ustawił ty, nie ja. Haha! Dobra. Ile masz, Kasia? Bardzo szybko będzie leciało, tak więc... myślę, że tak powiem, nie mamy o co martwić, ale... Ale wełna już jest. No to... tylko wyjadę do tyłu i weźmiemy, polecimy pod wełnę. O, patrz, jakie piękne, widziałeś to? Jakie tylnie, w sensie parkowanie równoległe. Dobra, tutaj niech on się ładuje. I polecimy wełnę odebrać na blok. To ja wysypation, proszę ja was. Akurat fajnie, że mamy dosyć sporo tematów, więc będzie o czym gadać, mimo że właśnie będziemy tylko dzisiaj sprzedawać tę kiszonkę, więc jakoś postaramy się ten odcinek ogarnąć. No na pewno nie tylko, no ale no głównie, tak? No. To będzie główny cel. Tak, znowu głównie, no. Dobra, czekaj. Patrz, jak ja bierę tą kiszonkę, patrz. No co jest, czego nie chcesz zebrać więcej, bierz to. Bierę. No! Brawo. To dlaczego mój nie chce zabrać więcej? Ma 64% i... Twoje stępy. No właśnie widzę. To nie ogarnia nic. O! Poszło coś. Brawo. Coś ogarnął. I zabierze? Zabiera. Dobra. Panie kolego, proszę ciebie. Ile ty masz kasy? Ja 405. Powiem ci, że przez ten odcinek wydaje mi się, że krowy... owce nie będą już miały, chłopie, żadnego żarcia. Też mi się tak wydaje. Tak mi się rozumiesz, o jajka a propos są. Dobra. Wysypuję się dalej. Włączymy sobie tutaj na tego. Pokaż to, że... Już. Na wełnę. Tak, pod ósemką mamy opcję rozszerzenia naszego ładowacza. O dwa koła. Tak bardzo to się nie przydaje, tym bardziej, że te koła normalnie przechodzą przez większość elementów, tak więc nie tylko jest to jakieś... estetyka. Tych mi się wydaje, że łącznie. Żadnych tam dodatkowych funkcji to nie ma. Stary, ile my będziemy mieli... Ile masz? Ja mam teraz 300. Dobra. Stary, powiem ci, 3 minuty zarobiliśmy 600. No to ładnie. Ogarniasz to. Dobra. 506. Potrzebuję jeszcze 30% do siebie. No spoko. Ale to tak fajnie, chłopie, tak. O. No dobra, mniejsza z tym, 96 jest. Jęczmień. A po co nam jęczmień? W sumie właśnie, no po co teraz już to nam zapotrzebowanie, jak my, proszę ciebie, bogate farmery. Mamy złoto tutaj w łychach. Ta. I to w dużych ilościach, nawet bardzo bym powiedział. Masówka. Dobra. Dobra, ty ogarniasz za wełna, nie? Tak, tylko niech mi wyjedzie ten mój ładowacz głupi. Dobra. No. Dał radię. Co miało nie dać, stary? Patrz go. Dobra, i zabieramy. Dobra, kończymy. Jeszcze po jednej łyżce i zaczynamy jakiś temat. Jak no to zostanie. Dobra, czekaj, wezmę wełnę szybko, bo jest setka. No właśnie, już chciałem ci mówić. No to sobie chyba dzisiaj coś, proszę, kupimy, coś mi się wydaje. Troszkę. Ma jakieś newsa jakiegoś. Dobra, to jest mój ciągnik, mój ładowacz. Już jest wieczór, kurka wodna. Ale dobra. No, come on, teraz mój nie chce ładować.
Bo ja ci zabieram wszystko, dobra, mam nie, 100. Nie, dlaczego on w ogóle nie chce jechać tą? Kurde. Podnieś łychę, bo zahaczasz łychą. No. Brawo. Jechał z łychą włożoną w ziemię. Dobra, wycofaj trochę, wycofaj tutaj, dobra. 7, 7, 7, 7. Mhm, teraz pytanie, czy... dobra. Się bałem, że nie wyjadę. Wysypuj się. Powiem ci, że jakbyśmy lecili to na standardowe ładowacze z gry, to żeby było około 20 minuta nagrania i byśmy zrobili to, co teraz. To, co teraz żeśmy zrobili w 5 minut. No, jakoś tak na pewno by wyszło. Stałem, że to jest... Aj. Dobra, powiem ci, że możesz zapodawać pierwszy temat. Dobra, zapodaję pierwszy temat. Cytrus oczywiście, kurczę, się zaklinował. Dobra. Pierwszy temat jest taki. Jak wiecie, jeśli oglądaliście ostatni nasz filmik, number 53, tak, właśnie z LS-a, to tam był kod, w którym można było wygrać grę. Okazało się, że to był dodatek Ursus, więc gratulujemy szczęściarzowi, który miał nick 22, guma 22 i on właśnie wygrał tego Ursusa, no właśnie Ursusa, ale też pokazało się dosyć sporo nieogarnięcia z waszej strony, taki nawet spam bym to nazwał, gdy żeście pisali, że macie ten kod i tam wiecie, żeście już te zamiast x-ów nawet dobre cyfry dali i pisało wam, że już jest kod, coś tam, nie chciał po prostu przyjąć, tak, na tą stronkę, na ten serwis. Więc my wam teraz odpowiemy dlaczego. Po pierwsze, jest jedna odpowiedź, krótka i zwięzła. Po prostu ktoś był od was szybszy. Możecie mieć dobry kod, taki sam, ale po prostu ktoś był od was szybszy i też podał ten sam kod i właśnie on miał pierwszeństwo wygrania. Po prostu był szybszy, szybciej wygrał, szybciej wpisał i tak dalej, więc mówiliśmy o tym, że kto pierwszy po prostu wpisze, to ten wygra i widocznie ten ktoś wpisał szybciej, ten użytkownik i tyle. Więc właśnie prosimy was już o ogarnięcie. Dobra, uznajmy, że mogliście tego nie wiedzieć, chociaż nie wiem jaki... No za pierwszym razem, no uznajmy, że to... No, ale od teraz wiecie, że jeśli kod się pokazuje w filmie i wy macie na niego odpowiedź i okazuje się wełna. Okazuje się, że nie da się go już pisać, po prostu serwis nie przyjmuje, to automatycznie już powinniście wiedzieć, że już ktoś był od was szybszy, no i zapatrzył się w tą grę, bądź właśnie dodatek, na jakąś grę po prostu, no. To by było chyba na tyle. 6 wełn, 6 paczuszek już tam stoi. No to ładnie, jak sprzedamy, to będziemy się z wełną bawić. No, będzie trochę zabawy. Dobra, ty już tamten box dokończysz, ja wezmę, zabiorę się za ten drugi. No, ile masz? 700. Co? No. Ja mam 930. Aha. Takie tam 2 miliony. Ja pierdykam. Dobra, miesza z tym. Wyjedź. Poruszaj się na boki. Gimbie się, no. Dobra. I kółeczko. Wyruszaj. Dobra, to by był właśnie taki pierwszy temat. A drugi temat, już taki szybki. To właśnie w ostatnim odcinku też mieliśmy lekkiego faila, gdyż pewnie ja nacisnąłem przez przypadek F1. Okazało się, że właśnie gdy naciśniemy klawisz F1, to te funkcje dotyczące jakichś tam maszyn zanikają, typu nie, na przykład włącz header, coś tak dalej, i tak dalej. Znaczy się chciałem powiedzieć oczywiście. Więc żeście nas poprawili, ale ludzie, nie musicie pisać tego 100 razy. Po prostu jeśli ktoś napisał... Jeśli ktoś napisał już to raz i dosyć dobrze nam to wytłumaczył, załapkujcie ten komentarz, nie musicie nam spamować pod filmem, że wy też wiecie, że tego, po prostu dajcie łapkę, żebyśmy my odczytali ten najbardziej łapkowany komentarz. Ja wiem, że pewnie kilkoro z was tam chce, żeby akurat wasz komentarz, powiedzmy, był, nie wiem, przeczytany, bo byśmy podziękowali, wiecie, i byśmy po niku powiedzieli, nie? To pewnie też niektórych myślenie jest takie, ale... Ale no po prostu załapkujcie komentarz, jeśli w tym komentarzu jest informacja taka, jaką wy byście chcieli osobiście nam przekazać, o. Ja, Cytrus tutaj się rozgadał. Uznajmy, że to jest jego odcinek, można powiedzieć, bo on cały czas gada. Fajny temat, no co, no, o to chyba chodzi, tak, nie? Więc... Zanudzać. No. Dobra, tu już jest praktycznie końcóweczka. Ja, no to jeszcze wezmę. Znaczy, no praktycznie, tam jeszcze z dwie, trzy chyba wejdą, ale... Aha, no ale powiem ci,
ciągu doby zarobiliśmy 2 miliony prawie. No nieco, uznajmy, że 1,5 miliona zarobimy gdzieś tam. 2 miliony dolarów. Ja mam teraz już prawie milion. Weźmiesz to na jedną łychę, wiesz? Co? Powiem ci, że weźmiesz już na tą łychę wełno. Dobra, już lecę. Tak, no nie jest 93, więc jeszcze. Nie, 99 już jest. No to 99, ale nie 100. No właśnie to głupio pokazuje, bo wełna jest 2000 i 99%, a powinno być 100%. Teraz jest. Teraz? No, no to zmieniło się tylko ten. Tylko procenty się zmieniły. No, ale widocznie musiała jeszcze dojrzeć. A, dojrzeć go. Dobra. O ja pierdziele, ile my mamy kasy? Ile masz? Ja mam 965. Ja ci stary przeleję to wszystko. Aha, tu jeszcze mgła się widzę zrobiła. No i dobrze. Dobra, 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 zbieraj, zbieraj, nie wysypuj tego. Da takiego mroku. Nie, co ty, nie wezmę tego na jedną. No to dlatego, no come on. No, bierz też, załaduj. Dobra, ja mam stówkę. Weźmiesz. A nie, nie, już nie? Nie, już mam stówkę. Ej, no. No, no podnieś tą łychę. Dobra, ale... to głupio to wygląda. Dobra, jest. Okej. Okay. 40,5 tony tu było. No to połowa łychy uznajmy. Nawet więcej, 52. No. Procent. Dobra. I wysypation. Ile stracili, stary. Dobra, wysypation, wszystko. Zaraz wszystko zostanie weź pożarte. Se. Jak ci się wysypie, to weź, odsuń się. Tak, tak. Dobra. No, oczywiście na 120. Cytrus dół. Wysypie. Patrzcie, ostatnia w tym sezonie wysypka kiszonki. No, gibnij się, gimbusie. No, i uwaga. Cyk, 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 cyk. Aż słońce wyszło. Dobra, i niech teraz wszystko się zmieli i zobaczymy dokładnie, ile mamy pod koniec odcinka. Znaczy my z nas chyba nie dostajemy, po prostu jak wysypujemy, nie? Czy nie? To... Aha. Ja już nie widzę, że dostaję. No, mi się odejmuje, bo to utrzyma. Nie, no to dobra, jest już okej. Dobra. Tak więc wszystko mamy gites. Zarobiliśmy łącznie sporo kasy. Ale ja się teraz, stary, naklikam. No nie, ja... Ile, nie mów ile, to za pół minuty będzie wszystko wiadomo, tylko jak mi palec, kurczę, pewnie spuchnie. Ja przy sobie mam, tak jak widzicie, no przecież widzą to, to mogę im powiedzieć chyba, nie? Mamy 1,045,000. Tak więc, zaraz zobaczymy, ile tam cytrus jeszcze miał od siebie. Uwaga, 3, 2, 1. Zgadnij, ile mamy pieniędzy. No, z 2,300,000. 324,5. Stary, prawie tego ja. Nie, dobra, chodź piechotą, bo to trzeba uczcić. O bo, a czekaj, ja tutaj wyłączam. Światła powyłączam. No, w moim też możesz. Ten coś kupimy i zaraz się wełną zajmiemy, ale stary, ile kasiowy. A weź zobacz, ile mamy tej, ile tutaj jest łobornika płynnego. No, czekaj. Ile? 609. No to nie tak dużo, ale sporo. Ale też nie mało. No. Stary, my mamy cały, wiesz, cały ten silos, że tak powiem, przeszło krów. No i tutaj jeszcze połowa, bo to 1000 chyba, 100 tysięcy wchodzi. Stary, także jak dodamy wam save'a, to będziecie mieli niezły zapas. Nie, nie, tutaj milion wchodzi. Bo 600 już jest. Milion? A, no to ten silos jest większy, bo u krów 800 tysięcy. A może tam też 8? No nie wiem, ja wiem, że było 600. Jest stary. Było 600 i pokazało 76%. To możliwe, że ten, że też 800. Nie, wiem, że u krów na pewno jest 800 tysięcy litrów, bo teraz mam nawet na GPS-ie zwykłego obornika 100 tysięcy. No to możliwe, możliwe. Tyle. Zaraz dobra. Zobaczymy jeszcze do naszych owieczek, ponieważ tam jeszcze było w miarę sporo tych. No cześć, gdzie tu by się jajka sprzedawało? O, na prawo. No. To Cytrus od razu swoje jajka sprzeda. Dobra. Haj. Przeleciał przez skup. I lecimy dalej. Czuję twój zapach. Śmierdzi coś z tyłu. No to jakby z tyłu, to byś nie czuł. Bo biegniesz cały czas. To ale ja mogę powiedzieć, że przede mną. Ja mogę powiedzieć, że przede mną coś czuć. Na przykład. Dobra. Jesteśmy w naszym sklepeko. Dobra, i teraz teraz daję prawa człowieku, admina i w ogóle kupuj. Ale pytanie co?
No właśnie, czekaj, no teraz dam na P, a bądź, czekaj. Ja też tutaj chcę, kultura, buty. Szkoda, że tu nie ma tej, co jest przed drzwiami? Wycieraczki. Wycieraczki, no. No. Dobra. Na pewno kupujemy ten taki cieniutki ten traktor, co chcieliśmy go zobaczyć. Nie cieniutki, tylko ten z podwójnymi kołami. Z kołami, no. Dodatkowe opony, to na pewno. Gąsienice. Dobra, i czekaj, i na razie... To jest Ursusa? Nie, Ursus chyba? Czekaj, ja wiem, co mieliśmy kupić. Co pokażemy w przyszłych odcinkach. Co? Gdzie to aha, jest? Wiem. Zgrabiarki, nie. Przetrząsacze, nie. Aha. Ale to do kitu wygląda. To też taki ogrodowy, to jest stare to samo. I no, praska i owijarka. Po co dwie? Dwie kupiłem? No, dwie praski kupiłeś. Chwila. Sprzedaj jedną. No. Dobra. Powiem ci, że można jeszcze... Fajnie wygląda taki. Z tyłu taki demon jakby. Demon szus. Nie, powiem ci, że mi się podoba ten malutki. Traktorek. Nie, mam mieszane uczucia, ale z braku laku i ten dobry. Cześć, ja ci jeszcze powiem. Ale jakim cudem to ma... Nie, słuchaj, opryskiwasz samojezdny kup. Dobra, ale jakim cudem to ma dodatkowe opony, skoro nic nie widać? Może jak się coś podepnie? Opony, że już zmienione, nie? Może, nie wiem. Mniejsze. Stary, jaki kapeć. O, fuck. No brawo, porozwalaj wszystko. No dobra, wejdź sobie. Dobra. Czekaj, najpierw idę jeszcze kupić ten opryskiwacz. No. Gdzie tu jest opryskiwacz? Gąsienica. O, i kosiarkę. Nie, kosiarkę już mamy kupioną. Kosiarkę mamy. Czekaj, ja ci już... My wszystko mamy. Ja ci powiem, co my tutaj jeszcze nie mamy. Kosiarkę mamy, zgrobiarkę mamy, to mamy. Niestety, no to nie będziesz kupował przecież. Ile masz kasy? Półtorej miliona. Tak, to kup jeszcze ten na kołach. No to jest to samo, tylko że na kołach. No ale... Dobra. Dawaj. No i tyle. Chyba. O. Nie jest to samo aż tak, o, powiem ci. Jest podobny, ale... Kurwa, no kurka, bo na wszystko już mamy takie najważniejsze, najlepsiejsze w tej grze. Czekaj, nie mamy panelu tego, wiatrowego. O, właśnie, to jest z tych rzeczy. Ale na farmie to daj, ja ci powiem gdzie ty jesteś. No to idź tam, a ja tego, ja to zobaczę. Idę właśnie, no to idę, tylko nad farmę, że tak powiem, nie? Tak. A do się ustawienia. Tu dać na dachu? Na dachu wątpię. Czekaj. Nie? Tutaj było. Panel słoneczny. 125 tysięcy, to spokojnie... Nie, kurka wodna. Co? Mamy już poniżej, bo chciałem jeszcze, żeby na konwerter starczyło, ale nie starczy. A ile mamy? Chyba, że sprzedamy te żółte ciągniki. Czekaj, bo ja mam jeszcze tu trochę pieniędzy. Aha, chyba, że. Ale tylko... To i tak brakuje 50 tysięcy. Dobra, na razie kupuj, na razie o tym nie myśl, na razie zarąbiście. Dobra, dawaj. Panel słoneczny. Widzisz, gdzie mnie? Ty jesteś? No, gdzie buraki i ziemniaki... No i... jesteś. Nie da się na dachu, mówisz? No nie. No to daj... Jakieś takie pastwisko jakby. I tam taką farmę całą zrobimy konwerterów. Tutaj. No dobra. No, czekaj. Nawet no dawaj. Ale tutaj dużo ich dajemy, czy jak? Czekaj. Symbolicznie jakoś. Nie no, konwerter mamy, dawaj. Aha, bo one się odwracają od razu pod ten. Od razu pod słońce, no. Tutaj no, jeden. O. Kilka, ile jeszcze dać? Kurde, w cieniu jest. Trochę. No dobra. Ile jeszcze dać? No dawaj, no. A bo co chcesz jeszcze kupować? No nie, na konwerter na razie i tak nie starczy, więc... Wiesz co? Zostaw jeszcze 132 tysiące, kupimy białe Lamborghini i pokażemy. Dobra. Italia. To na razie zrobimy tutaj farmę... Weź odejdź stamtąd. No. Zrobimy farmę tutaj taką. Ale będzie kasiora lecieć, stary. I to wszystko będziecie mieli normalnie już na sejwie. No. Normalny gracz zaczyna od niczego, a
Dobra, i uznajmy, że jeszcze tu... O. Zostało 276, dobra. Dobra, to kup ten Italiano. Kupuję. Lamborghini Italia. Uła. Zdrowie. Przepraszam, dziękuję. Dobra, mamy. Dawaj go. O, stan, przyszłam wszystko najlepsze. Kup. Dobra, to ten ciągnik wam pokazywałem, teraz wam pokażę na gąsienicach. Ło. Wygląda on tak, o. Stary, sorry, ci przerwie. Ale Italiano to jest człowieku luksus i w ogóle to wszystko dopracowane, szyby takie chłopie umyte. No, tak więc to tutaj ten... No czekaj, czekaj. Ten case wygląda tak, o. Nic specjalnego w nim nie ma. Po prostu a weź jest... pod jakąś kurkę. Nie, nie, zaprezentuj, jedź. Na gąsienicach. Ja pojadę za tobą na tych kółkach, a ty jedź gdzieś tam na górkę. No, dawaj na... Dawaj nam podjeżdżaj. W gąsienicach to wszędzie powinno. Patrz, patrz to. No widzę, no. Wjedziesz tutaj normalnie tamtym? Nie, no skurcz. Straciłem pręt. No ja też straciłem właśnie, od zera przyjechałem. Nie, nie, ty mnie, na gąsienicach wjedziesz, ale na kółkach. Także to jest mocna akurat rzecz. To jest magic. No. Dobra, tak więc to jest właściwie jedyna taka dodatkowa rzecz. Jest ona przydatna przy takich na przykład rzeczach. O, wiem przy której górce on na pewno byłby przydatny. Ja wiem, tam... między 7 a 20. Tak, dokładnie, tam żeby nie jeździć naokoło, tylko żeby po prostu sobie wjeżdżać. Na pewno tam by był przydatny. Stary, ale to chłopie, no przecież to co już my mamy. Zaczynaliśmy od niczego, ogarniasz to? Tak, tutaj mamy kole tego drugiego już na kołach. Jest on troszkę większy i na pewno większy? Szerszy jakby się wydaje. No szerszy to jest na pewno, stary. Ale silniki to wszystko mają z tego co pamiętam te same, tak więc. No już ci mówię. Tutaj chyba się nie różnią pod względem mocy. Nie. Nawet utrzymanie jest takie same, także no. Ci powiem, że... Po prostu... Gdybym miał do wyboru, to bym kupił faktycznie gąsienicę, nie? No, ja też, bo... No na pewno jest lepszy, jeżeli chodzi o wspinaczkę, że tak powiem. No wszędzie się wjedzie, no. Dobra, no teraz pokażemy wam opryskiwacz jeszcze. Uznajmy, że rozłożymy. Właśnie, w opryskiwaczu też jeszcze nie byłem, ale nieważne. Pokażę wam jeszcze kabinę od razu może. No. Kabina wygląda tak, o, tutaj macie jakiś monitorek, tu jest jakaś dźwigienka. Chodź tym na farmę, ja to wszystko potepam, idź na farmę i zobacz ile litrów się mieści. Dobra, czekaj. Tak na 4 koła jakby. Mhm. Ja pierdziule. Tutaj jak widzicie jest to ogromne. Dobra, to niech się złoży teraz. No, jak widzicie skręca na 4 koła. Ja mówiłem kiedyś właśnie na odcinku, że jest jakaś maszyna, która skręca na koła. Na 4 koła. No. Ktoś tam się nie zgadzał, czy z cytrusem się kłóciłem o coś właśnie? Nie no, to ja akurat bym się z tobą chyba nie kłócił, mi się wydaje. No nie wiem, wiem, że coś tam kiedyś o coś, to, że tak powiem, już poszło i właśnie mówiłem, że na pewno jest jakiś, który skręca na wszystkie koła, na 2 ośki. I właśnie macie teraz na to dowód. Okej. Znaczy, powiem ci jeszcze taką jako ciekawostkę, nie? No. Bo ogólnie to przed tym ładowaczem, to mieliśmy sobie zamontować, tak powiem, dodać do modów ten ładowacz o pojemności 25 tysięcy. I on też skręcał na 2 osie, ale to są mody, nie? No, mody. Też na 2 osie. To się uzupełnia. Powiem ci, że za wiele nie będzie miał pojemności. Nie. Gdzieś na moje oko 4000. No to wiesz. A ten mały ile ma? Nie powiem ci. Czekaj. Trzeba było podczepić. Albo zobaczyć w sklepie. Tam, no niby też. Opryskiwacze. To jest ten on ma 2000 niecałe. No to ładnie. To jest, no to jest moc. Dobra. Czy samojezdny? A ile ma benzyny, jeśli można wiedzieć? Benzyny ma 200 litrów ten. No dobra, to wskażmy go. Już, tylko pojadę. Wyprzedzę go, ludzie. Nie ma szans. Szybszy trochę, bo 40, no dobra. Dobra. Niech się tylko rozłoży jeszcze i go tak obejdziemy dookoła sobie. No.
A więc ten odcinek światła taki... z przodu i z tyłu? Co? Światła z przodu i z tyłu masz, tylko z przodu. Z przodu. Z przodu. No, no i wystarczy. Dobra. Tak więc ten tak wygląda od przodu ta maszyna. Powiem ci. Dobra, idź troszkę dalej. To ja tak nic nie. Nie ma co siać tego, ale... No i pokażę cytrus nam tutaj, jak to działa, że tak powiem. Ja pierdziule. Czekaj, jeszcze to nie jest maksymalny. Jeszcze nie. O! No to już taki, wiesz, taki akurat. Nawet tam pałka nie obsikuje, nie? No to ładnie. Także coś w tym stylu. No to ładnie. Masz stare 3 przejazdy i takie pole masz już, wiesz, opryskane, nie? No spokojnie, dobra. To idziemy teraz na podwórko jeszcze, zobaczymy resztę, bo Lamborghini wam jeszcze nie pokazywałem. Jaką kurczę to ma w ogóle rozpiętość? Nie wiem, czekaj. Wyskiwa. Rozpiętość 40 metry. No to nawet ten przed tym samochodem też ma 40 metry. Dobra, tutaj macie... ma 24. Tutaj macie tego. Tutaj macie kabinę tego ciągnika na kołach, dużego, największego. Tak oto wygląda. Fajne są, kurczę, fele. Sobie. Teraz wejdziemy do tego na gąsienicach, aczkolwiek dużo się pewno nie różni, o ile się w ogóle właśnie różni. No. Tutaj z boku też masz to siedzenie takie, co ty mówiłeś, dla pasażera. No widzę. Jest czerwone przy ciebie, elegancko skórzane. No, tutaj widzieliście w środek. Nie, tego środka nie widzieliście. Wyższa pojemność i gospodarka. Tak, tutaj ten środek wygląda właśnie w taki oto sposób. Taki joystick również, guziki, przyciski, pstryczki, bajery i tak dalej. Mocny to nie jest, ale czy on szybki taki, no 42, 3 jedzie, nie? No, a te Lamborghini to takie widać, takie po prostu... Takie Italiano. Takie do miasteczka, że tak powiem. Miastowy traktor. To ja. No, tak więc tak to się prezentuje nam wszystko. Lecimy na wełnę chyba, nie? No na razie lecimy na wełnę. Ale wiesz co ci powiem? Żeby nie było failu tego co ostatnio, zrób cięcie i zobacz, na pewno się wszystko nagrywa. Nagrywa się, bo widzę, że jest na żółto. Się nagrywa i no z boku tego. Ja, żeby potem nie było, że DX Story ucięło. Nie, jest spokojnie. No. Dobra. Czyli zakupy są jak w ciul normalnie. Udane. Ja pierdykam. Dobra, to ja ci załadę. Czekaj, bo ty nie ładowałeś ostatnio tych bel, nie? Tych. No, jeszcze są na dwie. Aha, na dwie miejsca jest? No, i koniec. Aha, no to dobra, to spoko. Powiem ci, zobaczę co u nas. O, wiem co jeszcze możemy zrobić. Co? Paszę mieszaną. A no niby tak, bo ostatnio właśnie zawieźliśmy jeszcze troszkę tego. A kurczę, Cytrus pomyślał, bo żeśmy przed odcinkiem, jak przygotowywaliśmy właśnie serwa pod nagrywanie, że tak powiem, no to żeśmy tam już pocisnęli też kiszonkę. No. Do boksów, więc stary, stały. Możemy jeszcze właśnie zaraz porobić, tak więc dużo różnorodności w tym odcinku jest. Aha, pomidory nam uschły, wszystko. A dwa litera te szklarnie, ty. No. Panele słoneczne. Dobra. Ja ci powiem, że jeszcze dla różnorodności polecę tym. No i jedź sprzedać. Lecę, tylko wezmę sobie zmienię ciągnik. Nie to. GX. Ty, proszę ja ciebie, jaka to? Aha, okej. Kiszonka, siano. On siano nie ma. Zielone. Dobra. Czyli leciały 3, 2 i kiszonka, okej. Dobra. To ja wezmę, na razie to zostawię. Ursusikiem polecę, ponieważ jeszcze nie byliśmy nigdy Ursusem. Bestia. Zobaczymy jak Ursus to pociągnie. Aczkolwiek wezmę sobie obciążnik, tak więc może być to głośne. Właśnie głośne będzie w ciul, powiem ci. Ale dobra, zaraz to sprawdzimy. Dobra. Mamy. I dobra, i lecimy na Szczecin. Mówić głośniej, panie Dziejku, czy mnie wyraźnie słychać? Normalnie, powiem ci, że różnicy jakiejś tutaj ja nie słyszę. Powiem ci, że nie. Powiem ci, oh yeah. Dobra. Aż się kurczę zacząłem zastanawiać, czy z czasami wam tego save'a właśnie nie dawać. Zaczęliśmy mówić, że dajemy, to dajemy. Nie, spoko, po prostu tak mówię, nie, bo tyle
tak na łatwiznę. Na początku, nie wiem czy pamiętasz, pierwszy kombajn z kuchna. Yeah. Tak jak się pisze. I jakieś tam zwykłe, kurczę, czy te smurfiki były, ja pierdykam. Nie wiem, może zgubię jakieś wełny po drodze, ale na razie na to nie zwracam uwagi. Najwyżej po drodze się znajdą. No, no. Teraz po prostu cisnę przed siebie naszym ursusikiem. A ja, mój kolego, zrobiłem przez chwilę 40 ton paszy mieszanej. Aha, no to gites. Nasze krówki mają co jeść. No to spoko, 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 Maroko. I powiem ci, że wbrew pozorom, przed nagrywaniem mówiliśmy tak, o, nagramy powiedzmy z połowy odcinka i tak nie ma co robić, ile to z kiszonkę sprzedać i tak dalej. A, sprzedamy tylko kiszonkę, resztę nagramy najwyżej jutro. No i powiem ci, że zaraz, kurczę, już pół godziny jest. No, zaraz będzie pół godziny. Znaczy, już, jest już, pół... No, już jest, zaraz będzie no. Koniec odcinka, ja. Można powiedzieć. Już czas, mi zęby iść spać. Dobra, ty nie masz kasy nic, nie? No, 8 tysięcy takiego zaskórniaka zostawiłem. Aha, no dobra, spoko. No i tak zaraz bym miał kaszę. Czekaj, ja chcę zobaczyć jeszcze coś. CX. Czy na pewno są wszystkie te? Co? Czy nie zgubiłem po drodze jakichś tych, ale nie wydaje mi się. Okej. Okay. A czekaj, nawet wejdę. Wejdę do środka i zobaczę dla pewności. Raz, dwa. Kiedy zobaczę se wełnę. 4, 5. Czekaj, raz, dwa, trzy. No 8 powinno być. 4. To jest 5, 6, 7? Nie, no 8. Załadowałeś 2? Czekaj, no tak. Raz, dwa, trzy. No normalnie się 8, nie? To jest 4, 5, 6. Siódma, nie wiem, jakim cudem, ale jest niby 7. No, powiem ci, że naprawdę F1 to teraz się tak sprawdza, bo mi się przypomniało. Chowa. No, ja wcześniej pokazywałem, jak ty żeś o tym mówił. Aha, no spoko. A czy pokazywać nie mogłeś pokazywać, bo ja wtedy nagrywałem. Ale teraz, dzisiaj jak nawet mówiłeś o tym. Jak a, no, dobra. No. Raz. Dwa. Ale nasze, kurcze, krówki fajnie ogonkami merdają. Bo są zadowolone. 6, 7 poszło chyba. No nie wiem, nie się z tym. Dobra, sprzedawaj ty. Poszło już wszystko. Aha, okej. Okay. No to mam 25 tysięcy prawie. No ja mam 160. Aha. Ty, no bez jaj. Można coś jeszcze kupić takiego? Nie wiem właśnie, co można kupić. Tego najstarszego Ursusa, żeby tak osypać. No właśnie, to o tym myślałem. Ciągniki. Ale nie, te C330 to jest... Nie, to tylko ten C45 kup. Tak. Kupuję to. No i dobra, na razie jest okej. Okay. Ja bym jeszcze tego ogrodnika kupił taką osobę. Tak? Żeby zobaczyć, no. To bogatemu zabroni... A gdzie jest ogrodnik? Aha, ten chcesz już... No 25 tysięcy, no to se kupuj, no cóż. Tak dla zabawki. No. Ale dobra, najpierw lecimy naszą lokomotywą, że tak powiem. Powiem ci, że już teraz robię trzecią porcję, nie? Aha, no spoko. Ci, nie? O, akurat ci zostanie na jedną porcję, nie? Ja tam do ciebie podjadę naszą nową maszyną. Jaką? A jak myślisz? A, tym staruszkiem? Ja. Tylko pytanie, no. Za ile się tam dowlokę? Za milion dolarów. No, 20 na godzinę lecę. No hopy, jak na tamte lata? Nie, to nawet ostatnio w wiadomościach było, że właśnie takiego Ursusa, tylko nie pamiętam model dokładnie, ale bardzo podobny do tego. Jacyś tam z uczelni jakieś tam, wiesz. To mówiłeś nawet kiedyś tak chyba. Powiem, uruchomiła i nawet fajnie jeździł. Mówiłeś to już kiedyś nawet. Na odcinku nawet. O, to się powtórzyłem. Ze Szczecinka, o ile dobrze pamiętam. Chyba tak, powiem ci nawet, no. No. Widzisz? Pamiętasz? Znaczy mówiłeś, a nie pamiętasz. Widzisz? Nie, stary, żebym ja wszystko zapamiętał sam. Puknij się. Trochę by tego było. Dobra. Dopiero przez farmę przejeżdżam. Aha. Ale damy radę, dojedziemy do Cytrusa, spokojnie. Nie no, powiem ci, że... A, zostawię ci. Zrobisz jedną porcję. Zrobisz. No, spoko. Zostaw. Zrobisz to.
Tak więc w kolejnym odcinku... co myśmy mieli robić w kolejnym? Dom. Z trawą będziemy się bawić, bo chcę wam pokazać te owijanie bel. Tak właśnie, tak właśnie. Ale ty kurczę, ale ty tego i tak czy jak nie będziesz widział, ale u mnie fajnie się do tego koryta przyszły, proszę ciebie, 3 brązowe krówki. A. Zobaczymy. Dobra, ja będę dopiero zaraz przejeżdżał przez rzekę. Okej. Ale to dopiero jeszcze za jakiś czas. Przejeżdżam dopiero za to pole pierwsze za górką. Słuchaj, czyli ja proponuję zrobić coś takiego, bo jeszcze mamy z 10 minut. Ty robisz pierwszą porcję, ogarniamy jeszcze ten, powiedzmy te szklarnie, 3 minuty i kończymy. No, tak, tak. No. Dobra. No i elegancko, ja biorę ładowarz, ten standardowy. Zobaczymy co ten... Nie wiem w ogóle po co tym traktorem tam jadę, ale dobra. Bo tak. Ty, a weź jeszcze, wiesz, jak tutaj już będziesz, no. To poleć tak się zmieść na tą rampę załadowniczą, wiesz, tam gdzie się, wiesz, tak, wiesz. Zobaczymy, czy ja czasami nie podjadę od góry jakoś. A, bo to od góry, a po co w ogóle, anda? No, chcę spróbować tutaj, ja, czy on w ogóle wjedzie na te góry. Czekaj, czekaj, ja ci jakoś wyjdę, postaram się naprzeciw. A to masz drugi. Da radę, spokojnie da radę. Tu widać teraz, że... Powoli, powoli, ale się wczołga. Pyrko, pyrko i nawet dobrze jedzie. Ja, idealnie nawet ci powiem. No, a dróżką, bro. Dzień dobry, guten morgen. Guten morgen, guten morgen. Ale fajnie tak musisz. Czy stój, na chwilę, stój. Dym, 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 dym. Ty, a tam jest człowieku technologia, to jest nowoczesne. Weź zobacz, co tu to masz na dole. Co? Jakieś kurde światełka, nie światełka, pierdy. Przecież piesa brakuje. No niby. Ci się brąbałem chamsko. Nie. Jedź światuś, chodź. No i widzicie, i to jest właśnie cytrus. Ja się na niego obraziłem, ja nie będę nic robił. Ja idę sobie po naszego ogrodnika. Słuchaj mnie. I przyjadę ogrodnikiem. Słuchaj mnie, szkoda, że tutaj nie ma tego. Klaksona. No niby. Fajnie by było, ja bym chciał usłyszeć. Czekaj. Gdzieś pod którymś klawiszem był klakson. Nie, to chyba gwizdanie. Nie, klakson, o ile to pamiętam, to też był. Czekaj, okay, home and delete? Home. Nie. Nie ma, coś było na tej... Nie? Coś było kiedyś, ale nie pamiętam. Mi się wydawało, że się gwizdało chyba end albo home. No, jakoś tak. Stało, ale co? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ty, ale po co ty lecisz tym ogrodnikiem? No to pożegnam się przy sklepie czy coś, albo tepnij go na farmę, tutaj rób tą paszę, nie? No to czego mi ukradłeś naszego farmera? Złodzieju jeden. Co ma farmer do paszy? No farmera chodzi mi o tego ciągnika, bo ja tam miałem dojechać do końca. Pół farmy, żem przepyrkał. Ojejku, no i wystarczy, ludzie się już zanudzili. Nie. Mówię ci. Dobra. Ja się znam na ludziach. Ja. Profesor Cytus oczywiście dobrze doradzi. No. Społeczeństwo to my. Dobra. I lecimy na szybkiego. Na szybkiego. Ale pięknie. Ty tu jeszcze wodę trzeba. O kurka, Felek. No to jedź zapewnić, co jest. No przecież ja teraz lecę tym. Co ja z tobą, panie? Obornikiem, proszę ja ciebie. Trzeba tutaj w te skrzyneczki też główienka troszeczkę nastawić, żeby te roślinki miały fajnie. A, bo tutaj 3 trzeba zielone, dobra. No dlatego wszystko kupiłem. Rozumiem. No. Odej fachtucha. Zlecicie. Zapsiach. Robisz złą w pasze, odej fachtucha. No. Nie, bo myślałem, że łobornika do tego dosięgnę jeszcze. By się im wymieszało. A tam to już wyściółkę zrób, nie? Te. I będzie stary po wszystkim. Już kończymy serię. Nie chcę mi się nagrywać. Dobra, dawaj, wsypuj szybko jeszcze tą kiszonkę. Okej, okay, już mają główienka. Dawaj, naliwaj. Dobra, jest wszystko gites. U mnie oczywiście znowu 99%. Ale wszystko gites jest na stówę.
działa jak natura chciała. Oczywiście. Dobra. Dobra. I dobra, dobra. Zupa z bobra. Pięknie, jest idealna porcja. Okej. Okay. Powiem ci, że mieszanej mają dosyć sporo nasze krówki. No sporo, sporo, sporo na pewno. Jak ty żeś im narobił, tutaj było trochę tych, to na pewno trochę mają. Co na... No ja zrobiłem trzy porcje i teraz ty robisz czwartą. Aha, no to trochę jednak mają te 160... No 193,5 powiedz. No. Tysięcy oczywiście. Dobra, bieraj to wszystko, wiesz co chodzi? Wezmę 4 na raz i ta jedna zostanie. Nie, wejdzie. Dlaczego? Myślałem, że tego. Dobra, jest. Tak. Ideas. Wiesz, jedna to jest chyba 8 tysięcy? No jeszcze 25% zostało. No, dobra, to ja lecę pyrkocem. Prum, 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 prum. Wysypuje się w ogóle to? Nie wiem, wysypuje się, nie wysypuje się, mniejsza z tym. Wysypuje się przecież, o co ci chodzi? Nie, bo nie było w ogóle tej animacji, że się wysypuje. Aha. No bo to są na minimalnych wymaganiach nie widać. Nie, nie, wcześniej było widać, tylko że teraz tą drugą stroną podjechałem, tą zamkniętą, co tutaj jest. Stary, chciałbym na piechotę szybciej szedł niż ten. Aha, bo ty lecisz już to podładować. Dobra, no to dawaj. Albo daj mi to, ja wezmę, zacznę tego, a ty weźmiesz już, zaczniesz podsumowywać. No. Dobra, czekaj, jeszcze chwilę czekam. Dobra. To powiedz kiedy. No już, dawaj, dawaj, ja już tutaj będę jeździł tym powoli. No dobra, to proszę ja was, teraz nadszedł czas, żeby podsumowywać, jakże zaiście i dobrze ten wspaniały odcinek, który mieliście przyjemność oglądać. Więc na początku chyba był rekord tej był rekord tej serii. W 10 minut staliśmy się milionerami. I to żeby jakimi? Żeby tak było, wiesz, w realnym świecie, nie? No. Ten, w 10 minut żeśmy sprzedali tyle kiszonki, że oczywiście nieocenione były, kurczę, te nasze ładowacze z modów, oczywiście. 7, 7, 7, 7, 7. No. Potem żeśmy się wybrali na małe zakupki, tam po chlebuś, masełko. Tak, i takie inne pierdoły, pierwszej potrzeby w domu. Tak, typu jakieś maszyny, tutaj koła, wiecie. No, więc żeśmy nakupowali taką, maszynę na gąsienicach, traktorek, zwykły, podobny do gąsienic, Ursusa C45, Lamborghini Italia, co tam jeszcze, bo nie jestem przy tym, opryskiwacz samojezdny, ten ogrodnik, to się dokładnie nazywał przy ciebie Ursus, tak jak mi troszkę, Ursus 5044, owijarkę do Bell, jak i praskę do Bell, oczywiście z dodatku Ursus. No i oczywiście nie można zapomnieć o naszym polu palet. Paneli. Paneli. Tak, polu paneli. Ja tam już lecę do nas na podwórko nawet. Haj, chodź tutaj na panelach się pożegnamy. Tak, tak, idę właśnie, bo ja tutaj nawet nie pokazywałem. Pokazałem tylko podczas kupowania. No właśnie, no wiesz co. Kupowania. Jaki z ciebie... Ty, czekaj, kurczę, szkoda, żeby... A, jakby tam się dało wejść na tamten ten. To jest, jest troszkę tych paneli jednak. No jest, jest. Dobra. Aj. Ile ich tam jest w ogóle? No nie wiem, no 2, 4, 6, 7. No. Dobrze. 7, no kurczę ta cyfra. 7. 7. A właśnie, i takie pytanie na koniec do Cytrusa ode mnie i od was. Dlaczego w odwaczu akurat cyfra 7777? Aha! Ale ja powiedziałem przecież. Mówiłeś? Mówiłem w ten, tak samo jak kurczę ludzie, słuchacie, było troszeczkę komentarzy, że w czwartej minucie było pokazane ile dokładnie pojemności, a ty Cytrus przetrzymujesz w niepewności. Oczywiście było napisane w informacjach do modów, że ten mod 50 ma tysięcy litrów pojemności. Ja zmieniłem na 77777, gdyż w gimbazie, znaczy nie tylko w gimbazie, wiecie, pod celą. No mów. Ale nie, w gimbazie jakoś tak 7 to magiczna liczba, u was tak nie było? Jak ktoś się coś ciebie pytał, to mówisz 7. No przynajmniej u nas tak było, zawsze te 7, 7, 7 się tak mówiło i się mówiło. W ogóle co miałem dać? 3, 2, 3, 2, 3?
Jak se chcesz. Siedem. Aha, tędy że jeszcze, to okej. No ale idź tam na murek, ustaw się ładnie, a nie. Na nie. płotek. Na pożegnanie. Siedziała na słupku, na prawym budówku. No, więc Cytrus wam pięknie podsumował tutaj ten odcineczek. Ładnie sobie. My wam, tak pięknie, my wam bardzo serdecznie dziękujemy za odcinek numer 54. I trzymajcie się do 55 odcinka, który okaże się no, oczywiście tak jak powinien prawdopodobnie. No. I co? I tyle, trzymajcie się, w kolejnym odcinku oczywiście, tak jak Cytrus już wcześniej nawet mówił, pokażemy wam kilka prac na polu z trawą, czyli pokażemy wam owijarkę. Głównym celem będzie właśnie pokazanie wam owijarki. Właśnie, i na pewno będzie. Nawet jakbyśmy to mieli robić, to i tak będzie. No, tak więc co? Trzymajcie się do kolejnego odcinka, no i pa pa. No i pa pa, proszę ja was, siemaneczko.